Zobaczmy, co się dzisiaj działo. Barku, powiedz kilka słów. Cześć, witam serdecznie. Dużo się działo, bardzo dużo się działo. Była świetna, świetna grupa, taka bardzo świadoma grupa. To, o czym rozmawialiśmy o delegacji odpowiedzialności. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób delegować odpowiedzialność. Używaliśmy delegation pokera, pokazałem również delegation boarda i mam nadzieję, że zadzieje się jeszcze więcej. To, co się zadziało tutaj, to jest tylko początek, pokazanie narzędzia. To, co się będzie działo później w różnych organizacjach i w małych i większych firmach, to mam nadzieję, że będzie przełom. Wtedy, kiedy osoby, które były tutaj, zaczną używać tego narzędzia i zaczną delegować na takim poziomie, na jakim chciałyby delegować. Czyli na początku assessment, gdzie jesteśmy i nasz stan docelowy, gdzie chcemy być za jakiś czas i na jakim poziomie chcemy delegować i co chcemy delegować. Mówimy tu cały czas o delegacji odpowiedzialności, czyli o czymś bardzo ważnym i bardzo głębokim. Konkretne ćwiczenia z kartami do gry, nie? Tak, te karty też mają odpowiedni wydźwięk, ponieważ karty, jak każda fizyczna rzecz, zostawiamy na biurku i one mają nam przypominać, tak żebyśmy zastanawiali się podczas decyzji, które podejmujemy, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być. To jest jeden z tych elementów, które sprawiają, że Management 3.0 jest taki praktyczny. Przychodzisz na warsztat dzisiaj, za chwilę masz karty na swoim biurku i zastanawiasz się, one ci przypominają o tym, że byłeś na warsztacie i zastanawiasz się, okej, na jakim poziomie podejmuję tą decyzję. I mówisz, no dobra, używasz delegation boarda, masz transparencję i dążysz kroczek po kroczku do samoorganizacji, która jest jednym z filarów turkusu. Jeżeli taki twój cel. Tak jest, tak jest. Także mocno polecam zaznajomić się z tą techniką, zwłaszcza jeżeli zastanawiasz się, czy w ogóle wprowadzać turkus, jak go zrobić, co tam dotknąć. To jest taki temat bardzo początkowy, bardzo mocny, bardzo mocno początkowy, ale jednak w stronę turkusu, także zapraszamy. I jeszcze raz, Barku, świetny warsztat, gratuluję i wow, dzięki. Dzięki, cieszę się i zapraszam na następne. Trzymajcie się, hej. Świetnie bawiliśmy się do rana, była świetna integracja, rewelacyjne rozmowy, no a te wszystkie zabiegi spa to po prostu już marzenie. Jak teraz? Reklama. Reklama. Jaka różnica? Mówię wam dlaczego. Ja podejmuję decyzję dalej, ale dzielę się z wami tym, dlaczego uważam, że to jest dobra decyzja. Trzeci poziom. Słuchajcie, jak wiecie, zbliża się nasz sezon na wyjazd integracyjny. Chciałbym, żebyście powiedzieli, gdzie w tym roku jako zespół chcemy pojechać. To jest ten moment, kiedy... No i słucham. Gdzie byście chcieli pojechać w tym roku? Jeszcze? Jakieś propozycje? Do Giżycka. Proszę? Do Giżycka. Giżycko. Radomsko, Giżycko. Ciechocinek. Majorka, o, robi się bardziej egzotycznie, no. Zaraz słońce zaświeciło lepiej. Jeszcze jakieś propozycje? W jaki sposób to można zrobić? To można zrobić na forum, gdzie część osób nigdy się nie odezwie. Można użyć żółtych karteczek, gdzie będzie już troszkę więcej odpowiedzi. Można to zrobić offline za pomocą ankiety, żeby dać introwertykom też szansę wypowiedzieć się. Tak? W zależności od tego, jaki mamy zespół, możemy dobrać sposób tego. Ja zebrałem te wasze odpowiedzi, no i teraz to podrobię. No słuchajcie, dzięki za wszystkie propozycje. Przeanalizowałem je wszystkie, uważam, że najlepszym wyjściem będzie... Zakopane. Jeszcze. Majorka. Chyba zdziwię. Tym razem Majorka. Chociaż chciałem jechać do Zakopanego. Ja już miałem tam super zniżkę. Ok, czyli zbieram jako osoba decyzyjna. Dalej decyzja jest po mojej stronie. Wy możecie powiedzieć, gdzie byście chcieli pojechać, jaką decyzję byście chcieli podjąć, ale ostatecznie to ja decyduję, tak? A teraz będzie przełom. Teraz będzie niebezpiecznie. Ja się już trochę boję. Tak? Słuchajcie, jak wiecie, zbliża się czas, kiedy mamy pojechać na nasz wyjazd integracyjny. Usiądźmy, znaczy wy już siedzicie, tylko ja do was się dosiądę. Zadecydujmy, gdzie chcemy pojechać. No i teraz rozpędzuje się dyskusja. Nie będziemy tego symulować, bo dość długo by to trwało. Ktoś tam mówi San Francisco, ktoś Nowy Jork, ktoś Majorka, ktoś Kanary. No różne propozycje padają. Ważne jest, że jako osoba decyzyjna ja znam budżet, bo to nie jest tak, że mamy budżet z kosmosu. Mamy milion i możemy sobie gdzieś pojechać. Zazwyczaj mamy troszkę mniejszy budżet, a więc ja zanim zaczynamy dyskutować, mówię o wszystkich ograniczeniach. Tak? Mamy taki budżet, ze względu na release'y powinniśmy pojechać w tym miesiącu. No i wtedy zaczyna się brainstorming, zaczynamy decydować, zaczynamy rzucać swoje pomysły i na końcu jako grupa wychodzimy z pomysłem, gdzie chcemy pojechać na
Masz więcej tych węzeł. Czujecie różnicę między trójką a czwórką? Tak, wspólna decyzja i ta wspólna decyzja też powoduje, że ja siadam razem z wami. Tak, to nie jest tak, że teraz mój głos jest więcej warty, ja mam 60%, wy 40%, bo wtedy byśmy wylądowali tutaj, tak, wagowo, tylko siadamy i wspólnie podejmiemy. Mogę roku, czy na trzecim poziomie, zanim zapytasz o propozycję, mówisz, że i tak podejmiesz decyzję? Tak, wszyscy wiedzą, że podejmę decyzję, bo zawsze podejmowałem. Znaczy, jeżeli ktoś nie wie, to... Dlaczego to pytam? Dlatego, że wy też pracuję z menadżerami i oni często, znaczy często, no zdarzają się tacy, którzy przyjmują ten styl, nie? I zbierają od ludzi opinie, ludzie się fajnie uaktywniają, czują swój wpływ, a na końcu przychodzi menadżer i mówi, no, a w tym roku pojedziemy, uwaga, do Zakopanego. I tak się dzieje co rok, i tak się dzieje, wiesz, za każdym razem. Tak, i to jest trochę taka ściema, bo tak naprawdę to jest poziom pierwszy, ale wiesz, udaje trzeci, nie? Że ja ludzie tak wiedzą, że to będzie pójść formą nie ma, nie? A wpuszcza w taką sytuację daje fałszywe poczucie, że możemy decydować. Co dlatego powoduje pyta, to wtedy u ludzi? No, znaczy właśnie mówię, co powoduje, nie? Takie fałszywe przekonanie, że nas słucha. I to jest chyba jeszcze gorsze niż jasne stosowanie pierwszego, nie? W niektórych sytuacjach. Dlatego pytam, czy warto też ludziom powiedzieć, nie? Że ja już mam pewien pomysł i propozycję i ja podejmę tę decyzję, ale być może spróbujcie mnie przekonać. Tak, warto. Jeżeli ja podejmuję decyzję, to warto powiedzieć, że ja podejmuję decyzję. Warto powiedzieć, jakie są ograniczenia i na końcu warto też powiedzieć, czasami wystarczy tylko powiedzenie, dlaczego podjąłem taką decyzję. Nie powiecie, słuchajcie, na Majorkę nie starczyło, do Nowego Jorku też nie bardzo nam starczyło, ale starczyło nam Zakopanego. Ponieważ dostaliśmy super zniżkę od 5-gwiazdkowego hotelu i uważam, że to będzie właśnie to będzie to miejsce, gdzie najlepiej się zbiegujemy. Czyli mówienie o swoim dlaczego, bardzo, jeżeli to jest autentyczne, tak? No bo my czujemy, że to jest autentyczne, że to jest autentyczne. Ono wtedy rozbija te bariery. Jeszcze czwarte może troszkę regulować stawki rządowe, że musi być w sierpniu za 50 tysięcy, ale nie na niż 50 km od Timo. Tak. Ale wiesz co, tutaj zgadza się. Jako ludzie wyczuwamy tą fałszywość. Jeżeli ktoś nam w teorii tego oddaje, w teorii nam tylko oddaje możliwość zdecydowania. Słuchajcie, przy piątce to już się robi bardzo niebezpiecznie, nie? Tutaj jako menedżer, niektórzy menedżerowie już zupełnie tutaj trzęsą portami, bo robi się bardzo niebezpiecznie, ponieważ to co teraz się dzieje, dorać. Ja oddaję jako menedżer decyzję mojemu zespołowi. Mówię, słuchajcie, jak wiecie, w tym roku wybieramy się na wyjazd integracyjny, jak zawsze jesienią. Moim zdaniem dobrze, żebyśmy pojechali do Zakopanego, tam gdzie byliśmy rok temu, ale to wy zadecydujcie. I mówię się dlaczego, tak? Ponieważ spa, super cena, świetnie bawiliśmy się, ale to wy zadecydujcie. I co teraz się dzieje? I wy decydujecie, tak? W jaki sposób wy zadecydujecie jako zespół, to jest wasza sprawa. Wy decydujecie, a ja już nie mogę potem powiedzieć, nie. A Majorka, że mieści się w budżecie i wszystko pasuje. A nie wiecie, nie, tak, nie. Ja już zabukowałem to Zakopane, nie, takie, jak jestem. No nie. Ja muszę się zgodzić z tym, co wy zadecydowaliście. Właśnie zgadzam się z góry. Zgadzam się z góry, bo oddaję wam decyzję, ale co robię? Znaczy oddaję wam decyzję i zanim jeszcze zadecydujecie, mówię wam, jakie jest moje zdanie. Czyli mam pewien pogląd sytuacji. Uważam, że warto wam na początku powiedzieć, słuchajcie, to Zakopane to będzie jednak dobra opcja. Ale to musi być też tak precyzyjnie zalecone, że to Zakopane, czy... Jest to, nie, to jest w tym przykładzie, nie? Bo tutaj jest... To jest taki konkretny przykład. A popatrzcie, co powoduje to, że ja wam doradzę, co powoduje to, że ja wam powiem o Zakopanem? Jakie procesy grupowe teraz się w was dzieją? Są to takie osoby, które mnie lubią. Szef się wpieni, jak nie wybierzemy tego Zakopanego. Tak, albo szef się wpieni, jak nie wybierzemy Zakopanego. Kurde, ten szef taki fajny, ten Marek, nie? A tak się fajnie uśmiecha. Wybiorę, nie chcę do Zakopanego, ale wybiorę. A inni będą, po drugiej stronie będą też tacy. Kurde, łysy. Właśnie, że nie. Wszystko tylko nie Zakopane, nie? Wiesz, będzie... Tak, specjalnie, żeby było na złość, on bardzo chce to Zakopane i zrobimy wszystko, żeby nie było Zakopanego. Takie procesy grupowe się dzieją, nie? Osoby, które mnie lubią, będą chciały, żeby to było Zakopane, nawet jeżeli same nie chcą Zakopane. Bo na przykład mogą tak myśleć, a no bo fajnie będzie, bo tak zależało na tym Zakopanym. Osoby, które mnie nie lubią, będą mówiły, no nie, wszystko, ale nie Zakopane. No i będą takie osoby, które podejmą decyzję niezależnie od tego, co ja powiedziałem. Żeby ale jednak statystycznie konformizm przeważy. No tak. Sposób, to jest większe prawdopodobieństwo, że jednak ta pożądana przez ciebie decyzja zostanie podjęta. Z tego powodu mamy poziom szósty.
tego, tam jakieś ograniczenia są typu, ale w budżecie takim i takim. Tak, budżet jest w każdym przypadku. Czyli budżet plus ograniczenia, wszystkie ograniczenia są w każdym przypadku. Budżet, ograniczenia czasowe, takie, które są. Nie, okej, okay, dobra, wybraliśmy Majorkę, wtedy mamy release, sorry, pozwolimy nam zdecydować, nie? My wiemy, kiedy mamy release. Zostaniesz sam na boju. Nie, tutaj są ograniczenia czasowe od początku już są jakby znane, tak? Poruszamy się wewnątrz tych ograniczeń. Szósty poziom. Szósty poziom jest właśnie po to, żeby nie wpływać na decyzję grupy, jako osoba, która podejmuje decyzję, mówię dobrze, wy zdecydujcie, a ja nawet nie powiem wam, jak ja uważam, że powinniście podjąć tą decyzję, po to, żeby nie wpływać na waszą decyzję. Czyli jak zostaniesz zapytany, to mówisz, nie powiem. Nie, ja mogę wam powiedzieć dopiero wtedy, kiedy wy podejmiecie decyzję. Popatrzcie, załóżmy, że prowadzę grupę, jestem senior ekspertem z czegoś tam, tak? Z jakiejś branży. I mam grupę, która nie jest aż tak doświadczona. Co się dzieje wtedy, kiedy ja im coś zasugeruję, jakieś narzędzie albo jakieś rozwiązanie? Tak, już ma takie doświadczenie, to już powinien w tą stronę pójść. Nie będą sami myśleli, znaczy często jest duże prawdopodobieństwo, że te osoby nie będą same dochodziły do rozwiązania, ale już no dobra, to się zna, to znaczy, że on wie. I mamy wszystkie negatywne strony hierarchii, tak? Gdzie ktoś sobie decyduje. A więc ja nie chcę wpływać na waszą decyzję i mówię, okej, okay, słuchajcie, wyjazd integracyjny, budżet taki, mamy pojechać w tym miesiącu, bo potem mamy release, wy zadecydujcie. I co się dzieje? Wy zastanawiacie się, różne możliwe dyskusje, wracacie do mnie i mówicie mi, słuchaj Marek, kurde, super wyszło, bo mamy promocję teraz na Kanary, super tanie loty, żeśmy złapali. Zakopanego. Ty zostaniesz zakopany, my lecimy na Kanary. A więc jesteśmy w stanie polecieć jako zespół na Kanary. Okej. Okay. Ja wtedy nie mogę mówić, nie. Musi być okej. Okay. Wy zdecydowaliście. I tylko ważne jest to, że szóstka jest przeciwieństwem jakby dwójki, czyli wy musicie mi powiedzieć dlaczego. Wy mówicie, podjęliśmy decyzję taką, czyli Kanary, bo jest egzotycznie, mieścimy się w budżecie, jest w tym czasie, wszystko super, no i dlatego, że jest egzotycznie właśnie, żeśmy tam zdecydowali. Możesz głosić, Maćku? Mówię, że nie możesz na tym poziomie się tak jawnie nie zgodzić. Nie. Nie ma możliwości. Ja sam sobie, ja wam dałem mega wolność, podałem ograniczenia i nie mogę się nie zgodzić w tym momencie. Dobra, jak to wyszło, jakieś ukryte ograniczenie. Proszę, może głosik? No, sytuacja, no dobra, ale jednak mam, ja w tym momencie, gdy się dowiaduję, że lecimy na Kanary, no że ty masz chorobę, nie wiem, bo nie umiem być stawiać samolotem. No dobrze, to ja teraz... Ja nie o tym nie wiedział. Okej. Okay. I ja o tym też nie powiedziałem, bo to jest jedno z ograniczeń. Nie? Czyli ja powinienem właściwie będąc, znaczy dając transparencję od początku, powinien od początku być. Słuchajcie, no jakby się dało, wiecie. Ale tutaj chyba jest taka sugestia, że są takie sytuacje w życiu, że dopiero jak padną tego składania sobie o tym ograniczeń, to nie powiedziałem. No i co wtedy, słuchajcie? Jesteśmy na poziomie szóstym. Teraz to wy zdelegowaliście na zespół na poziomie szóstym tą decyzję. Nie lubicie latać samolotu, bo macie jakąś mega chorobę, nie, napady strachu w samolocie, no cokolwiek. I co teraz? Jak byście postąpili? Upijamy szefa, wnosimy go na pokład, potem... A ty jesteś szefem, to teraz ciebie dotyczy Monika. To zgadzam się, wnosić się, tak, raz zrobiliśmy kiedyś z naszym kolegą. Upiliśmy go, wnieśliśmy go na pokład, bo nie latał, doleciał, wynieśliśmy go i teraz. Mamy dodatkowe ograniczenie, zapytać jak to rozwiążemy. Tak. Dokładnie. Ponieważ jesteśmy, znaczy dobrze, abyśmy, jeżeli chcemy pozostać konsekwentni względem decyzyjności, którą daliśmy, to powinniśmy, znaczy mówimy teraz zespołowi, słuchajcie, jest okej, okay, nie myślałem, że będą takie tanie loty, jednak oczekiwałem, że będzie w Polsce, no trochę zdziwiliście mnie, super kreatywność. Ja mam taki problem, że ja bardzo się boję latać i zastanawiam się, co możemy teraz tam zrobić. No i w tym momencie jakby zostawiasz ten swój zespół z tym wyzwaniem i mogą być, no dobra, to nie będzie zakopane. Albo nad morzem też będzie super. Albo lecimy sami. Albo lecimy sami, tak. I ty przyjmujesz, już jakby delegując to, musisz się liczyć z tym, że okej, tak może być, nie? To też będzie bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy jaką decyzję podejmie zespół. Jako osoba, która prowadzi zespół, to będzie też ciekawe z drugiej strony zobaczyć, no dobra, to jaką decyzję teraz oni podjęli.
nie? Czy lecą sami, czy próbują jakoś rozwiązać. Słuchaj, Marek, jakieś nowe tabletki świetne, nie? Mój znajomy też się strasznie bał. Jaki wyluzowany był, śmiał się cały lot, aż stewardessy chciały go wyprosić. Ciasteczka. Mam takie nowe ciasteczka. Okej? Tak tylko na schemat potrzebna, do poziomu piątego. Czy nie cofamy się do poziomu piątego? Doradzę im w poziomie piątym, jaka jest różnica między poziomem piątym i szóstym? W piątym sugerujesz przed podjęciem decyzji, jakby wpływasz na proces decyzyjny zespołu. Znaczy wiesz, jak to ograniczenie tyczy się tylko mnie, to de facto mówię o swoich preferencjach, tak? Tak troszkę nawiązuję do tego, co powiedziałeś na poziomie piątym. Że jak wcześniej mówię, ale de facto okej, okay, czy tak chcecie, ale widzicie, ja nie mogę latać. To jest moja preferencja i ja nie chcę latania i mogę. Tak, ale to jest ograniczenie chyba, a nie całkowicie rozwiązane. Nie, nie, nie. Tam, gdy możesz jest tego ograniczenia wprowadzić, tego, o których wiesz, a w tym szóstym może wypłynąć to, o czym nie wiesz. To jest tak, że mamy wcześniej poziom odbierania, też może wypłynąć to, Może, tylko że jeżeli znasz swoje ograniczenia, jakby twoje ograniczenia postawisz jako ograniczenia też całości, to jest okej, okay, nie? Ale nie sugerujesz tu rozwiązania. W piątce sugerujesz zalecane rozwiązanie. Czy to dotyczy lotu, czy to dotyczy rozwiązania, jakiego narzędzia powinniśmy używać. Czy to dotyczy rozwiązania konkretnego. Możemy to zrobić na sposób A lub na sposób B. Możemy wziąć teraz, mamy nowego klienta i mamy dwóch klientów. I ograniczone zasoby. Z kim rozpoczniemy współpracę? Z klientem A. Z klientem B. Kto ma decydować? Jest dużo takich momentów, kiedy i możesz, co można zrobić? Mówię o wszystkich swoich ograniczeniach, które znam. Między innymi będzie tutaj to, że boję się latać. I oni mimo wszystko mogą zadecydować, no dobra, jednak lecimy, nie? Ty się boisz latać, to my wolimy. Ale w piątce też jest tak, że decyzja jest po stronie zespołu. Okay? Decyzja jest po stronie zespołu, ale zespół najpierw dostaje jaką decyzję, zalecaną decyzję przez menedżera. Różnica między piątką i szóstką jest taka, że w piątce mówisz, słuchajcie, ja bym wybrał to i to, dlatego że... Nie, okej. Okay. To gra pewna słowo, można też jednak to na pracę postawić, bo wybieramy coś, gdzie nie lecimy. Okej, okay? Ale wy wybieracie. No Marek jest wybrała, gdzie? Tak. Tutaj, nie? Czyli dalej jest swoboda wyboru innego miejsca. Nie sugerujesz. Czyli ja nie mówię, słuchajcie teraz, nie mówię o kompletnym rozwiązaniu. Nawet jeżeli powiesz, że nie lecimy w ogóle, bo na przykład może być taka polityka firmowa, że nie może cały zespół latać jednym samolotem. No. Tak też może być. Ze względu na duże niebezpieczeństwo. No tak, słuchajcie, ja coś takiego kiedyś przeżyłem. Jechaliśmy samochodem w 4 osoby wtedy. No i prawie nie byłoby wypadku na niemieckiej autostradzie i dopiero po tym byliśmy wszyscy z jednego projektu i tam była cała wiedza. Wiem, kurczę, no bez sensu. Od tego czasu idziemy dwa samochody. W stosunku do menedżerów też czasami jest takie zalecenie, żeby nie ma pasu. Z żoną też jeździcie dwoma samochodami. Z żoną też jeździmy dwoma, nie? Żeby ktoś został, niech to będzie się drugą. Okej, okay, mamy szóstkę. Żeby pójść jeszcze krok dalej to jest w szóstce zespół, który zdecyduje lub osoby, które zdecydują, muszą nam powiedzieć, dlaczego podjęli taką decyzję. W siódemce nie muszą się tego zrobić. Siódemka to jest jakby przecinek swojej decyzji. Okej, okay, wy decydujcie, nawet nie musicie mi mówić, dlaczego podjęliście taką decyzję. Pamiętam, jak kolega z Warszawy, Marcin Ziółek, organizował meetupa. Znaczy nie meetup, on organizował spotkanie facylitatorów w Warszawie Managementu 3.0 i napisał do Jürgena Apelo, tego, który to założył, autora książki, słuchaj, no dobra, to jakie preferencje byś chciał i tak dalej. A ten mu odpisał, słuchajcie, macie level 7. Wszystko jasne. A więc na końcu to, co on zrobił, oni dwójkę robili, oni poinformowali tylko Jürgena, jaki jest termin. W hotelu takim, termin taki, zapraszamy. Tyle. To jest poziom 7. Nawet nie mówili dlaczego, co i jak. Nie, to była delegacja na poziomie 7. I delegation board może służyć jako takie narzędzie transformacji w wejściu na drogę samozarządzania. Bo to jest pewna droga, tak? Nawet kiedy mówimy o turkusie, mówimy w stronę turkusu, rozwijamy się, chcemy mieć samozarządzanie, chcemy pójść w tą stronę. No teraz nie mamy. Większość organizacji jest jednak zarządzana. Większość. Hierarchicznie, tak? Mamy menedżera, który odpowiada, który będzie bity za to, jeżeli się nie uda, który ma swoje strachy. Mamy zespół, który czasem chce, czasem nie chce brać odpowiedzialności. I to jest świetne narzędzie do tego, żeby zrobić małe kroki. Ok, jesteśmy tu, mój strach powoduje, że ja teraz się boję więcej, ale za miesiąc, kiedy widzę, jak rewelacyjne macie pomysły, ok, no dobra, to teraz tu.
I po czasie rozumiem, wow, super, nie? I to dla was, to jest znaczy dla was, dla osób, które mają przejść tą odpowiedzialność, to jest świetne narzędzie, ponieważ my sami upewniamy się, że jesteśmy w stanie przejąć dany zakres odpowiedzialności. Czyli ewoluujemy, gdzie jesteśmy na dzień dobry, jak są podejmowane decyzje, to jest mega power, jak sobie zróbcie sobie takie ćwiczenie w zespołach, nie? Kto i na jakim poziomie podejmuje decyzje, no i jak chcielibyśmy, żeby było. I powoli zaczynamy rozmowę. Powoli zaczynamy rozmowę i transformujemy się w stronę team empowermentu, w stronę samozarządzania.